Chciałem powiedzieć Państwu o kilku takich metodach nawiązywania kontaktu z publicznością, co się Państwu może przydać w pracy zawodowej. Jedną z tych metod opracowałem sobie przy okazji kiedyś wspólnego występu z Katarzyną Groniec. Wiem, że to nie jest łatwe teraz dla Państwa być tu ze mną, podczas kiedy przed chwilą ona tu była z Państwem. Jestem mężczyzną o dość trudnej urodzie i to się pogłębia, powiedziałbym. Może nie tyle pogłębia, co poszerza. I nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa, no ale mam nadzieję. Nie ma takiej wagi, której nie można skończyć. Kiedyś znajomy zadzwonił do mnie, że otwiera taki dosyć elegancki obiekt. Kosztował około 600 milionów złotych, hotel. I zapytał, czy nie mógłbym zorganizować tam występu estradowego na otwarcie. Wymyśliłem dwójkę wspaniałych artystów, Katarzynę Groniec, Michała Bajora. Konferansjera wymyśliłem też i spotkaliśmy się tam. Już przy wejściu widziałem, że nie jest dobrze, bo to było takie otwarcie. Niedaleko była dosyć duża świątynia. Taka bardzo duża świątynia, największa świątynia na całym świecie podobno. I ten hotel stał tam sobie obok i stali panowie w garniturach, którzy ten hotel otwierali. I nagle zrobił się taki popłoch, bo przyjechał jego ekscelencja bądź jego eminencja ksiądz biskup. Arcybiskup, miejscowy ksiądz, arcybiskup, biskup, nie wiem, ekscelencja, eminencja. I wszyscy rzucili się do całowania, ksiądz biskup tam podawał, te ręce podawał i w końcu siadł w pierwszym rzędzie. Myślę, nie jest dobrze. Katarzyna była ubrana dość podobnie jak dzisiaj, co też dawało mi do myślenia, jak też będzie reagował ksiądz biskup, arcybiskup, ekscelencja, eminencja. To też problem, ekscelencja, eminencja, nie jest łatwo, a ja mam to prowadzić. Myślę, nie jest dobrze, może być gorzej. Uruchom to, co masz, jeśli masz. Sięgłem, bo miałem blisko. Daleko sięgnąłem do głowy i mówię, tak pójdę. I poszłem, bo miałem blisko, tak. Mówię, słyszałem taką historię w radiu, co jest zgodne z prawdą, jadąc samochodem. Miało być otwarcie, konsekrowanie nowej świątyni gdzieś tam. Nieważne gdzie, wiem, ale nie powiem. Miały przyjechać najważniejsze delegacje z tego kraju, ekscelencje, eminencje i tym podobne. I wybrano najpiękniejszego ministranta w całej okolicy, żeby wręczył kwiatki ekscelencji, eminencji. Miał wyjść, powiedzieć, witamy cię ekscelencjo, eminencjo. Nie wiadomo, co miał powiedzieć. No, miał powiedzieć albo ekscelencjo, albo eminencjo, wręczyć te kwiatki i potem miało być dobrze. I w pewnym momencie, kiedy ten ministrant był już w tej garderobie, miejscowym osobom duchownym też się pomyliło, czy ekscelencja jest eminencją, czy ekscelencja jest ekscelencją. I przy sobie wymieniały uwagi, ekscelencja, eminencja, wyjdziesz, wręczysz ekscelencję, eminencji i dziecko zgłupiało ze szczętem. To łatwe jest. Dzieciom to łatwo przychodzi. I przyjechał ten najważniejszy gość wieczoru, znaczy dnia. Dziecko, ten ministrant, najpiękniejszy w całej okolicy, wybiegł z tymi różami. Tłum zamarł, mercedesy, tutaj gdzieś te helikoptery, gołębie latające. Ministrant podbiegł i powiedział, witamy cię, Eskimosie. I popatrzyłem na prawdziwego ekscelencję, eminencję, który siedział w pierwszym rzędzie, a ekscelencja, tak, była taka chwila milczenia, po czym ekscelencja zrobiła ho, 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 i wszyscy zrobili ho, ho, ho i wiedziałem, że już są moi.